Rozmowa dnia. Kolejny gość w Sygnałach Dnia. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan się przejmuje dniem sprzątania biurka? To pana dotyczy? Czy pan zawsze ma taki dzień, że tam wszystko ma poukładane? Ja mam niestety na razie duże zaniedbania w tej sprawie, więc może dzisiejszy dzień będzie taki, że pan będzie chłuszniej go obchodzi. Będzie można właśnie nadrobić te zaniedbania. Krótko mówiąc, jeszcze nie zdążyłem się do końca rozpakować w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo sprawy bieżące cały czas jest ich tyle, że to uniemożliwiły. Skoro sprawy bieżące, to rozumiem, że jest pan już po dzisiejszej prasówce. W zasadzie w każdej gazecie prognozy, kto przychodzi, kto odchodzi, kto za kogo, jaki szyld się zmieni, jakiego już nie będzie. Pan wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że od rekonstrukcji dzielą nas godziny, a nie dni. Rekonstrukcja będzie głęboka, będą zmiany, które będą niespodziankami, co w takim razie może do tego opisu dodać szef Kancelarii Premiera. Pani redaktor i dziennikarze oraz koleżanki i koledzy zasiadający czy to w Senacie, czy to w Sejmie są w o tyle lepszej sytuacji, że wypada im takie spekulacje prowadzić. Ja natomiast i osoby współpracujące z panem premierem uważam, że powinniśmy zaczekać, aż pan premier ogłosi swoje decyzje. Decyzje, które zostały wypracowane w ramach konsultacji i ze ścisłym kierownictwem politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Czyli decyzje już zostały wypracowane. Tak? Z panem prezydentem i dotyczące zarówno spraw organizacyjnych, jak i personalnych, bo te wzbudzają najwięcej emocji. No one zawsze wzbudzają najwięcej emocji, ale jeden konkret się w pana wypowiedzi pojawił, to znaczy taki, że zmiany już wypracowano, czyli jest już jasność co do tego, jak te zmiany będą wyglądać, przynajmniej w ścisłym kierownictwie koalicji rządzącej. Pani redaktor, ja powtarzam, decyzja pana premiera jest w sposób oczywisty do ogłoszenia przez prezesa Rady Ministrów, a nie przez jego współpracowników czy inne osoby. Myślę, że jeszcze odrobinę cierpliwości i wszyscy poznamy. Kilka godzin? Nie kilka dni, tak jak mówi kilka godzin, kilkanaście Bielan. Godzin, kilkadziesiąt godzin. Wie pan, chwilę, już kilkadziesiąt godzin, to już wchodzimy w dni. Chwilę cierpliwości. Naprawdę myślę, że tak długo rozmawiamy o sprawach związanych z rekonstrukcją, że ta cierpliwość... Może się kończyć. Być może, ale być może została już trochę nadwyrężona właśnie ta cierpliwość. Natomiast jeszcze musimy chwilę zaczekać. No dobrze, to jeszcze chwilkę pewno będziemy musieli poczekać na już konkretne informacje, rozumiem, które pan premier Mateusz Morawiecki ogłosi. Ale mamy sondaż, bo pojawił się sondaż dotyczący zaufania do polityków i tutaj duża niespodzianka. Premier Mateusz Morawiecki, jeżeli chodzi o poziom zaufania, zrównał się z poziomem zaufania, którym cieszy się prezydent Andrzej Duda, a to do tej pory był polityk cieszący się największym zaufaniem społecznym, więc można powiedzieć, że pan premier jest już liderem ex aequo z panem prezydentem. Z tym zastrzeżeniem korzystnym dla pana premiera, że ma mniejszy od niego elektorat negatywny. Jeszcze dodajmy, że wzrost zaufania do pana premiera Mateusza Morawieckiego liczony rok do roku to 18%. Rozumiem, że te informacje jest pan dużo łatwiej komentować. To oczywiście wszystkich nas bardzo cieszy, że Polacy ufają premierowi, że ufają Mateuszowi Morawieckiemu. Przez ostatnie dwa lata Mateusz Morawiecki ciężko pracował, żeby to zaufanie zbudować, zarówno w Ministerstwie Rozwoju, jak i w Ministerstwie Finansów. Prowadził bardzo ciężką pracę, która przyniosła wymierne efekty, czy to w postaci uszczelnienia VAT-u, czy w postaci szeregu innych projektów, które są w tej chwili realizowane. Polacy to widzą, doceniają i myślę, że to ma również wpływ na ten sondaż. Natomiast oczywiście to
tak naprawdę jest elementem mobilizującym do jeszcze większej i cięższej pracy dla nas wszystkich, również dla współpracowników pana premiera. To jest, powiedziałbym, dobry początek, czy taki sondaż, który daje dobry start, natomiast wyzwania są bardzo duże. No i wszyscy w zespole premiera Mateusza Morawieckiego będziemy starali się jak najlepiej pracować, żeby nie zawieść tych nadziei pokładanych w premierze. Ja myślę, że też dużą taką wartością w działaniach prezesa Rady Ministrów jest fakt, że Mateusz Morawiecki jest człowiekiem dialogu. On po prostu rozmawia z ludźmi i myślę, że to też mu przysparza wiele sytuacji. Niewielu jest polityków, którzy tak potrafią słuchać i w taką interakcję wchodzić ze współpracownikami, ze zwykłymi, tak zwanymi zwykłymi Polakami, jak Mateusz Morawiecki. Myślę, że to będzie bardzo pomocne zarówno w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej, w którą premier już się zaangażował i będzie zaangażowany. Za chwilę, ale jeszcze jeden sondaż, ponieważ pojawił się sondaż dotyczący również sprawy wyjaśnienia dramatu z 10 kwietnia 2010 roku. SW Research dla serwisu Rzeczpospolita.pl zapytało Polaków, czy ich zdaniem, czy wierzą w tą teorię, która była opisana w rządowym raporcie, czy że powodem katastrofy było zderzenie samolotu z brzozą. Po raz pierwszy liczba tych, którzy nie wierzą w tę teorię, przewyższyła tych, którzy cały czas jakby uznają, że ten raport komisji Jerzego Millera jest prawdziwy. Jeżeli sumujemy tych, którzy nie wierzą w teorię pancernej brzozy, razem z tymi, którzy nie wiedzą, trudno im to ocenić, to mamy no, prawie 60%. Sondaże oczywiście są ważne, natomiast z naszego punktu widzenia, mówię o całej formacji politycznej, najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego dramatu, który wydarzył się 10 kwietnia. Sondaże pokazują świadomość. I to jest bardzo dobre. Bardzo dobre, że Polacy sami wyrabiają sobie zdanie, wyrabiają sobie opinię, że oceniają niewiarygodne dokumenty, bo jeśli chodzi o raport Millera czy raport Anodiny, no to właśnie chyba to jest najbardziej właściwe określenie. To cieszy, ale tak jak powiedziałem, my jesteśmy zdeterminowani jako formacja polityczna, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności dotyczące tej największej po zakończeniu II wojny światowej tragedii, która dotknęła państwo polskie. Panie ministrze, pan wspomniał o tym, że ważne spotkania międzynarodowe, zresztą już część tych spotkań za panem premierem Morawieckim. Wizyta w Brukseli przed. Będzie między innymi spotkanie z szefem Komisji Europejskiej, z wiceszefem Komisji Europejskiej, który zajmuje się akurat sprawą Polski, a może raczej działa przeciwko Polsce. Rozumiem, że są szanse na to, że na te spotkania będzie towarzyszył panu premierowi już być może nowy szef polskiej dyplomacji. No oczywiście, jeśli chodzi o skład delegacji, to znowu jest to decyzja pana premiera osobista. Spotkanie jest bilateralne, zorganizowane pomiędzy panem przewodniczącym Junckerem a panem premierem Morawieckim. Będzie w nim rzeczywiście wiceprzewodniczący komisji, pan Timmermans, uczestniczył. To jest dobry prognostyk na nową jakość, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Nową jakoś w tym znaczeniu, że premier osobiście angażuje się w relacje i w aktywną politykę międzynarodową. Zwróćmy uwagę, te pierwsze kilka tygodni w tym obszarze pan premier no, wykorzystał bardzo aktywnie, bo na początku w czasie przy okazji szczytu w Brukseli było dwustronne spotkanie z prezydentem Francji. Potem była wizyta pani premier Theresy May w Warszawie. Udane zresztą spotkanie. W zeszłym tygodniu premier był gościem w Budapeszcie u premiera Orbana. Też bardzo ważne spotkanie w kontekście polityki regionalnej.
regionalnej i spraw naszego regionu w kontekście europejskim, też przyszłej perspektywy finansowej unijnej. A jutro właśnie kolacja z przewodniczącym Junckerem, potem Davos, więc widać tę aktywność międzynarodową premiera od pierwszych dni jego urzędowania. I ja mam nadzieję, że to wraz z doświadczeniem pana premiera, nie tylko uzyskanym w świecie polityki, ale wcześniejszym zawodowym, daje nadzieję na to, że te relacje z naszymi partnerami zagranicznymi będą rozwijały się jeszcze bardziej dynamicznie. A proszę powiedzieć, jaka jest nasza strategia? Czy to te spotkania, układ tych spotkań należy rozumieć, że idziemy tak dwutorowo? To znaczy z jednej strony będą negocjacje z najwyższymi urzędnikami Unii Europejskiej, a z drugiej strony budowanie koalicji państw, które w razie głosowań przeciwko Polsce mają nam zapewnić, powiem wprost, bezpieczeństwo. My skupiamy się wszyscy na artykule 7 ostatnio, rozmawiając o polityce zagranicznej, ale naprawdę pamiętajmy, że w tej chwili jest szereg bardzo istotnych spraw dotyczących zarówno Polski, jak i całej Unii, przepraszam, jak i całej Unii Europejskiej. Ten artykuł 7 dla nas nie będzie miał żadnych konsekwencji już przed świętami Bożego Narodzenia. Premier Orban jednoznacznie powiedział, jakie będzie stanowisko Węgier w tej sprawie, więc o żadnych sankcjach nie ma sensu dyskutować, a sprawy istotne z punktu widzenia europejskiego i z punktu widzenia naszego regionu to właśnie perspektywa finansowa po roku 2020, to kwestie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego regionu, to kwestie związane z obronnością, ze współpracą w ramach Grupy Wyszehradzkiej i całego regionu i sprawy dotyczące Trójmorza, zresztą w te kwestie również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie zapewne aktywnie się włączała już w niedalekiej przyszłości. W związku z tym nie sprowadzajmy polityki zagranicznej wyłącznie do tego jednego tematu, który owszem jest ważny. Premier zapowiadał wielokrotnie, że naszym partnerom w Unii Europejskiej będzie tłumaczył to, jakie rzeczywiście reformy przechodzą w Polsce, to co rzeczywiście u nas w kraju się dzieje. Bo szereg naszych partnerów ma taki obraz mocno wykrzywiony, ma tutaj swoje zasługi w tej sprawie, zresztą niestety opozycja, Platforma Obywatelska i Nowoczesna, które właśnie kształtują ten wykrzywiony wizerunek reform w naszym kraju na forum Unii Europejskiej. Ale tak jak powiedziałem, nie skupiajmy się wyłącznie na tych napięciach, które rzeczywiście musimy rozwiązać. Patrzmy na wyzwania i ogólną politykę zagraniczną, w którą włącza się prezes Rady Ministrów. Jak patrzymy też na tą sprawę związaną z artykułem 7, no to z jednej strony jakby po deklaracji, jasnej już deklaracji Węgier, rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli chodzi o sankcje, to jest to temat już nieaktualny i zamknięty. No ale jeżeli Komisja Europejska nadal będzie konsekwentna i mimo tutaj rozmów, które pan premier będzie prowadził, będzie parła do tych głosowań, szczególnie tej pierwszej tury głosowań przeciwko Polsce, no to ułożenie takiej koalicji propolskiej paradoksalnie może nas wzmocnić, a nie osłabić. Oczywiście, że nam zależy na koalicji w szeregu spraw, nie tylko w tej. I stąd spotkania bilateralne pana premiera, tak jak powiedziałem, mamy do załatwienia w ramach Unii Europejskiej szereg spraw. Stąd ta aktywność i ja wierzę, że już jak się zakończą wszystkie działania związane z rekonstrukcją rządu, rząd będzie już działał w nowej formule. To ta synergia działań pomiędzy rządem, panem prezydentem, a większością parlamentarną, czy całym parlamentem, będzie przynosiła w szybkim czasie dobre efekty. Kropkę. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, był państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo.